Dzisiaj będę kontynuował wątek z ostatniego live'a, na którym zajmowałem się dość specyficznym przypadkiem. Specyficznym dlatego, że w płycie głównej uszkodzonego MacBooka Pro z procesorem M1 była sporych rozmiarów dziura. W laminacie doszło na skutek zalania do zwarcia, do zwęglenia laminatu bardzo głęboko w kilku warstwach, albo w zasadzie pod kilkoma warstwami PCB. Udało się to zwarcie usunąć, ale nie wiadomo, czy płyta ruszyła. Więc teraz zapraszam Was do zajęcia się tym specyficznym zagadnieniem, jakim jest dziura w laminacie i przekonacie się, czy ta płyta faktycznie wystartuje. Zapraszam do oglądania i przekonajcie się, czy ta płyta zadziała. Thank you.
Mam płytę. Sprawdzimy jeszcze, czy wszystko się zgadza, w sensie, czy nie ma zwarcia. Do linii zasilania przylutowałem sobie przewód, żeby łatwiej byłoby mi weryfikować, gdzie co się znajduje. Kondensatory się naładowały. W tej linii jest sporo różnych kondensatorów i to pierwsze jakby zwarcie to było ładowanie się kondensatorów. Wszędzie, gdzie sygnały powinny być, w sensie sygnał, linia zasilania, trzeba zweryfikować, czy faktycznie tutaj to napięcie jest. Na razie wszędzie występuje. Wiele elementów jest tutaj nieobsadzonych, więc jest trochę łatwiej z tego tytułu. Na przykład w tym miejscu, tutaj dokładnie, te napięcie powinno występować, a nie ma tu zupełnie elementów, więc jest łatwiej dla mnie, bo nie trzeba się przejmować taką ilością problemów. Dziura jest w tym miejscu. Jak widzicie, jest tutaj przejście i te wszystkie napięcia tu występują, więc jest dobrze, ponieważ to napięcie wszędzie, gdzie powinno być, zwyczajnie jest. Podłączam. Złączę USB-C. No i co? Po podłączeniu powinny się zadziać dwie rzeczy. No nie powinno być zwarcia. Powinna płyta główna przełączyć się z 5V na 20 i powinno zacząć się uruchamiać. Mamy 5V. Coś nie jest tak, jak być powinno. OK, mamy 20V. Co się dzieje? Na razie mamy 1W, to trochę mało, powinno skoczyć na więcej. 2W. Ta płyta nie pobiera dużo prądu. 3W. Coś tam się dzieje. Trzeba by ją teraz podłączyć do reszty komponentów i zobaczyć, czy to się po prostu uruchomi. Przygotowałem sobie korpus. Zamontuję tutaj płytę główną i zobaczymy, jaka będzie reakcja. Czasami dzieją się dziwne rzeczy, jeżeli nie ma na przykład baterii, akumulatora podłączonego do płyty głównej, to dzieją się po prostu dziwne rzeczy. Płyta nie chce wystartować, wchodzi w jakiś dziwny awaryjny tryb, jak na przykład nie widzi trackpada, więc podłączę kilka niezbędnych rzeczy i przekonam się, czy to coś zmienia w tej sytuacji. I co? Jaki będzie efekt? Jest jabłko, gong, płyta startuje. W wciąga, bateria się chyba ładuje. Trackpad działa. Jest jakieś hasło. Co tu dużo mówić? MacBook odpalił, aktywował się. Jestem właśnie na etapie instalacji systemu operacyjnego. Sprzęt wygląda na to, przynajmniej płyta główna wróciła do działania. Poprzedni serwis skazał ten sprzęt na zagładę, na zasadzie utylizację, bo wycenił wymianę płyty głównej, skasował za to 400 zł i powiedział, że można wymienić płytę główną, bo dziura jest w płycie i nie da się tego naprawić. No, dało się to naprawić, więc przynajmniej macie trochę rozrywki dla siebie. Oglądając, jak zająłem się dziurą. Dzięki, trzymajcie się, do następnego razu.